Poczekajcie, ja to już jestem stary, to muszę na jedno kolanko. Zawsze asekuracja dla hydraulika. Jedno kolanko naraz. Jak będziecie majstrować przy dwóch, to nic z tego nie wyjdzie. Dobra. Drodzy adepci, witam was serdecznie na kolejnych warsztatach z hydrauliki stosowanej. Tutaj widzę rączka od wczoraj podniesiona. Co byś chciała zapytać? Jaki był najbardziej zapchany kibelek, jaki kiedykolwiek odtykałem? Powiem wam, w pokoju numer 30. No, to była przygoda na przynajmniej 4 tygodnie. Ale wracając, drogie dzieci. Na razie rączki opuśćcie. Jak starczy czasu, to będzie zadawać pytania, dobra? Bo musimy dzisiaj przejść przez bardzo ważny materiał, bo to wszystko, nie wiem czy wiecie, ale wszystko o czym mówię, będzie w piątek na egzaminie. Będziecie mieć egzamin, który nazywa się Złącz Koliada i tam będziecie mogli zdobywać punkty dla waszych drużyn, więc musicie słuchać uważnie, aby ten egzamin później zdać. A wiecie, nie wiem czy wiecie, ale wy tutaj znajdujecie się tylko dlatego, ponieważ wasze Ministerstwo Nauki doszło do wniosku, że każda osoba, która kończy szkołę podstawową, poza świadectwem ukończenia tej szkoły, musi posiadać również wyuczony zawód. No i padło na hydraulikę stosowaną. Wiecie czemu? No nie będę się chwalił, ale moje wykłady były dużo tańsze od tych, które proponowało NASA. No i w sumie, żeby zdać mój egzamin, to nie potrzebujecie tak naprawdę nic, poza dużą ilością szczęścia. Tak więc wiecie, tak to już wygląda. Ale skoro o tym mowa, to kto z was pamięta może, jaka jest pierwsza, fundamentalna zasada każdego hydraulika? No to powiedzcie naraz. A tak jednym chórem? No pięknie, znajomość rymowanki. I wiecie, istnieje coś takiego wśród hydraulików, a dokładnie wśród majstrów, jak pierwsza, fundamentalna zasada każdego majstra. I pierwszą fundamentalną zasadą każdego majstra, czyli mnie, jest zasada tak zwanego buta. Wiecie, czym jest zasada buta? No, but to jest B jak bawić. Dokładnie, bawić, uczyć, testować. Ktoś słuchał, bardzo dobrze. Możemy całe wyświetlić. Bawić, uczyć, testować. I co, czy ja was bawię? No, czasami się zdarzy. Czy ja was czegoś uczę? No, to teraz przetestujemy to, jak dobrze przyswoiliście sobie nasze przywitanie. A więc, jak opisać hydraulika? Jak opisać hydraulika? Bardzo dobrze. I wiecie, ponieważ odpowiadam również za waszą edukację w dziedzinie hydrauliki stosowanej, no to doszedłem do wniosku, żeby dobrze was przygotować do egzaminu, który będzie w piątek, to chyba trzeba jakieś sprawdziany robić. Co? Codziennie będą malutkie sprawdziany dla was, ale to są proste rzeczy, zasada będzie prosta. Wy będziecie podnosić rękę do góry, osoby, które chcą odpowiadać. My będziemy wyświetlać po jednym pytaniu, dzisiaj mamy tylko 3 pytania, i kto będzie znał odpowiedź, dalej trzyma rękę u góry, ja wybieram wtedy jedną osobę i ta osoba będzie mogła odpowiedzieć na to pytanie. Ok? Dobrze, to poprosimy pierwsze pytanie. Dum, 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 dum. Ile pomieszczeń jest w pałacu Buckingham? Nie mówimy złych odpowiedzi, tylko podnosimy rączki. I kogo by tu to tutaj, dziewczynka, tutaj. Prawie, nie 750. Tutaj. Bardzo dobrze, 775 pomieszczeń. Poprosimy o drugie pytanie.
Dlaczego Elimelek opuścił Betlejem? To może teraz jakiegoś pana, tutaj w niebieskiej bluzie. Bardzo dobrze, ponieważ głodowali ludzie z powodu braku chleba. A czy ktoś z was pamięta, co oznacza imię Elimelek? Tutaj? Nie, prawie. To jest Emanuel. Tutaj? Tak. Bóg jest królem. Bardzo dobrze. A czy ktoś pamięta, co znaczy Betlejem? Tutaj dziewczynka w czarnym? Tak. Dom chleba. Bardzo dobrze. To poprosimy o ostatnie już pytanie. Trzecie. Jaka była główna myśl naszej ostatniej lekcji? Tutaj w niebie, w zielonym? Tak, każdy może znaleźć swoje miejsce wśród ludzi, którzy kochają Boga. Możemy wyświetlić odpowiedź. Bardzo dobrze. Możecie wszystkim sobie zaklaskać, bo naprawdę widzę, że rosną tutaj prawdziwi wirtuozi hydraulictwa. Wy słuchacie tak dobrze, że chyba za niedługo nie trzeba będzie wam historii opowiadać, bo wy już będziecie wszystko wiedzieć. Dobrze, to w takim razie słuchaj jeszcze uważniej i pomagaj innym słuchać, bo myślę, że to są ważne rzeczy, które możemy się nauczyć o tym, kim my jako hydraulicy powinniśmy być. A skoro o tym mowa, to chyba najwyższa pora, abym wam opowiedział, co się dalej wydarzyło u mnie i u młodego. Co nie? Chcielibyście się dowiedzieć? Dobra. To kiedy my przypłynęliśmy z Anglii, naszej kochanej Polski i nasze piękne nogi stanęły w naszej pięknej stolicy, to szybko z młodym doszliśmy do wniosku, że trzeba by jakąś pracę znaleźć, żeby mieć tak naprawdę z czego żyć. Więc ja, jako dobry majster, wysłałem młodego na miasto, aby nauczył się trochę życia. Wiecie, powiedziałem mu, młody, skoczyłbyś poszukać roboty. No i z początku młody to znalazł trochę kłopotów, ale to się wytnie. I wiecie, kiedy tak młody tam łaził, szukał tej pracy, to ja tak trochę żałowałem. Trochę żałowałem, że wyjechaliśmy z tej Anglii. Bo wiecie, to było nawet całkiem fajne tak grać co wtorek w brydża z królową Elżbietą. Wiecie, było fajne, może poza tym elementem, że ani ja, ani młody nie znaliśmy zasad brydża, więc już świętej pamięci królowa Elżbieta ogrywała nas z naszej całej wypłaty. W ogóle tak na marginesie, nie wiem czy wiecie, ale renowacja wielkiego Bena była zrobiona właśnie z tego, z czego ograła nas królowa Elżbieta. Ale nikomu nie mówcie, dobra? Więc widzicie, tak to wszystko się układało w tej Anglii. Tak sobie myślałem, było fajnie. Tam mieliśmy dach nad głową, mieliśmy jedzenie. Co prawda nie mieliśmy wypłaty, bo ją przegrywaliśmy, ale było całkiem sympatycznie. A teraz wróciliśmy do Warszawy, do naszego kochanego, naszej kochanej stolicy. Nie wiem, czy wiecie, ale w Warszawie to trochę ciężej jest znaleźć pracę dla hydraulika. Łatwiej byłoby znaleźć dziurę w moich nowych portkach niż pracę w Warszawie. No i jak wysłałem młodego i tak o tym wszystkim sobie myślałem, tak sobie wspominałem, to w końcu zobaczyłem, że młody wraca z miasta. Więc jak tylko młody do mnie podszedł, to powiedziałem, młody, jak, udało się? A młody wtedy odpowiedział, panie majster, o majster, ja na mieście, nie bijcie się chłopaki, ja to wszystko widzę, monitoruję. Hydraulik jest czujny, żeby mi to było ostatni raz, bo za chwileczkę dostaniecie oto to narzędzie i otworzę wam 30 i zobaczycie, z czym się hydraulik zmaga. O, zobaczycie. Dobra, wracając. Młody wrócił, powiedział, panie majster, ja to spotkałem takiego fajnego faceta. Opowiedziałem mu całą naszą historię. Opowiedziałem mu o tym, jak obydwoje trafiliśmy do Anglii, jak pracowaliśmy w pałacu Buckingham, jak przez 5 lat ciężko pracowaliśmy, jak graliśmy w brydża z królową i jak wróciliśmy tutaj do Polski. I kiedy ten człowiek o tym wszystkim usłyszał, to wie pan majster, co zrobił? Zaoferował nam pracę. O, pracę mówisz. A gdzie będziemy pracować, młody? I kto wie, gdzie można w Warszawie znaleźć pracę dla hydraulika? W łazienkach warszawskich. To jest najlepsze miejsce dla każdego hydraulika. A czym są łazienki warszawskie? Taki park w Warszawie. A co w tym parku się znajduje też?
Jaki pałac? Prezydencki. Dokładnie tak. Pałac taki na wodzie, królewski, super. Widzę, że tutaj niektórzy są chyba z Warszawy, co? Kto jest z Warszawy? Ręka do góry. No, to pamiętajcie, jeżeli wszystko działa tam w warszawskich łazienkach, to ja i młody naprawialiśmy. Ale dobra, wracamy do naszej historii. Więc młody powiedział, że będziemy pracować w warszawskich łazienkach. Ja się ucieszyłem, no bo nigdy tam roboty wcześniej nie miałem. Spakowaliśmy się szybko. Poszliśmy na miejsce, no i ja jako dobry majster wykorzystałem drugą fundamentalną zasadę każdego hydraulika, którą są? Negocjacje. Dokładnie, negocjacje. Więc wynegocjowałem, że ja i młody będziemy zarabiać po 3000 zł na rękę. To dużo czy mało? Mało. To teraz uważajcie i uczcie się. Uczcie się. 3000 na rękę. A ile majster ma rąk? To ile zarabiam? To dużo czy mało? Mało? Dla hydraulika to akurat aż nadto. Więc pamiętajcie, jak rozmawiacie o pieniądzach, zawsze mówcie na jedną rękę, a potem wystawiajcie drugą rączkę. Dobra, tak więc wracając, zaczęliśmy tam pracować. Było nam całkiem przyjemnie. I wiecie, ten mężczyzna, który zaoferował nam pracę i zaoferował nam to, że nam za nią zapłaci, bardzo się o nas wtedy zatroszył. Co w sumie przypomina mi o tym, co wydarzyło się dalej u Rut. Pamiętacie, gdzie skończyliśmy opowiadanie u Rut? Gdzie skończyliśmy? Jedna osoba mówi, reszta słucha. Tutaj dziewczynka podniosła rękę. Bardzo dobrze. Kiedy Rut i Noemi wróciły do Betlejem. I kiedy tam się znalazły, to szybko zorientowały się, że muszą tak naprawdę znaleźć sobie jakieś zajęcie. Że muszą pomyśleć nad tym, co zrobić, aby mieć jedzenie, aby mieć pieniążki na życie. Więc wtedy Rut, która była dużo młodsza od Noemi, doszła do wniosku, że to ona zatroszczy się o nią i o Noemi. I wiecie, kiedyś w tamtych czasach w całym Izraelu, w mieście Betlejem, była taka jedna piękna zasada. Ta zasada polegała na tym, że każda wdowa, kim jest wdowa? To nie do końca, która... O, dokładnie. Kobieta, która miała męża, ale z jakiegoś powodu go straciła, bo umarł. Czyli tak, każda wdowa, sierota, kim są sieroty? Tak, dzieci, którzy nie mają rodziców i jeszcze była jedna grupa ludzi, cudzoziemcy. Kim są cudzoziemcy? Tak, osoby, które przyszły do nas z innego kraju. Więc było takie piękne prawo, że każda wdowa, sierota i cudzoziemcy mogli chodzić na pola do innych ludzi, jeżeli byli biedni, nie ci ludzie, tylko wdowy, sieroty i dzieci, i mogły zbierać sobie pszenicę, aby jeść, i dzięki temu przeżyć każdy kolejny dzień. To było piękne prawo, które kiedyś Pan Bóg zostawił ludziom, aby w taki sposób troszczyć się o tych, którym w życiu z jakiegoś powodu nie wyszło. Dlatego Rut skorzystała z tego prawa, ponieważ Rut była cudzoziemką. Przyszła z Moabu do Betlejem. I zaczęła zbierać na pewnym polu i okazało się, że to pole należało do... Ktoś wie? Do Boaza, dokładnie. A wiecie, Boaz to był naprawdę świetny facet. Boaz był taki człowiek, który dbał o to, aby jego pracownicy zawsze mieli jedzenie, zawsze mieli picie, a kiedy były naprawdę bardzo upalne dni, to dbał o to, aby mieli taki specjalny dach, by się mogli schować w cieniu. Boaz, kiedy tylko wchodził na pole, to pozdrawiał wszystkich słowami Pan z wami, a wtedy cały tłum odpowiadał Niech ci Pan błogosławi. Przećwiczymy? Pan z wami. Niech ci Pan błogosławi. No i dokładnie tak to wtedy wyglądało. Boaz był świetnym człowiekiem. I wiecie, kiedy tego dnia przyszedł na swoje pole, aby zobaczyć, jak pracują wszyscy pracownicy, zobaczył tam pewną kobietę, której nigdy wcześniej nie widział. Kogo zobaczył? Rut, dokładnie. Więc szybko przywołał swojego sługę i powiedział... Hej,
Powiedz mi trochę o tej kobiecie. Kim ona jest? Skąd przybyła? Czym się zajmuje? I wtedy ten sługa opowiedział mu wszystko o Rut. O tym, jak ona mieszkała w Moabie. O tym, jak przyszła tutaj razem z Noemi. O tym, jak postanowiła, że to ona będzie pracować, aby zatroszczyć się o siebie i o Noemi. I kiedy Boaz to wszystko usłyszał, to stwierdził, że chce coś dla niej zrobić. Chce zrobić coś, żeby ona nie musiała sama tak naprawdę później musieć martwić się o swoje utrzymanie. Więc Boaz powiedział: Rut, możesz zbierać u mnie tak dużo, jak tylko tego chcesz. A co więcej, chodź ze mną. Zaprowadził ją i był taki wielki worek i tam sypał ziarna tego worka i sypał, i sypał, i sypał. I ten worek był po prostu ogromny. A potem powiedział: Rut, ten worek jest dla ciebie i dla Noemi. I wtedy Rut wzięła worek, wzięła go na plecy, próbowała tylko się nie przeciążyć i szła. I szła. I szła. I szła. I szła, 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 bo było z górki. I potem znowu pod górkę. I szła. I doszła do domu. Pokazała ten worek Noemi. I wtedy Noemi powiedziała coś, co myślę, że warto byśmy przeczytali. Byśmy mogli wyświetlić słowa Noemi. O, to mówi Noemi do Rut, kiedy to wszystko zobaczyła. Niech mu błogosławi Pan. Komu? Boazowi. Bardzo dobrze. Czyli niech mu błogosławi Pan, który nie zaniechał swej łaski ani dla żywych, ani dla umarłych. I wiecie, Noemi, kiedy widziała całą tą sytuację, to ona widziała w tym wszystkim troskę samego Boga. Troskę o to, że one, które przyszły, nie miały nic, to Bóg potoczył tak całą historię, żeby one mogły jeść, żeby mogły tak naprawdę żyć. I płynie z tego bardzo ważna lekcja, którą chciałbym, abyśmy się wszyscy nauczyli. Abyśmy mogli wyświetlić lekcję dzisiaj. Okazując miłosierdzie innym, okazujemy miłosierdzie Boga. Więc teraz niech cała ta strona przeczyta razem. Super. Teraz ta strona. Cała sala. Wychowawcy i asystenci. Dokładnie tak. A miłosierdzie to jest okazywanie komuś miłości, troski, szacunku. Nawet jeżeli ta osoba na to nie zasłużyła, nawet jeżeli ta osoba nie ma jak nam się zrewanżować, ponieważ okazujemy komuś troskę i miłość nie dla rewanżu, nie po to, aby ktoś później czuł się zobowiązany coś dla nas zrobić, ale dlatego, że pewnego dnia każdy z nas potrzebuje po prostu pomocy i dlatego okazujemy innym miłosierdzie. A Pan Bóg działa na różne sposoby. Bo pamiętacie, w tej historii jednym ze sposobów, kiedy Pan Bóg działał, było danie prawa, dzięki któremu Rut mogła zbierać pszenicę. A również drugim sposobem na to, że Bóg się troszczy, było posłanie Boaza, czyli człowieka, który mógł się zatroszczyć. A jak to wygląda w praktyce? Ktoś wie? To wam pokażę. Panie kierowniku, bo tutaj to ogrzewanie na domkach tak słabo chodziło, no i tak siedzieliśmy z młodym i wyliczyliśmy, że cała ta naprawa będzie kosztować około 4,5 tysiąca złotych. No ale widzimy, jak państwo tutaj dbają o tych wszystkich młodych adeptów i doszliśmy z młodym do wniosku, że zrobimy to za darmo. Widzicie? Tak się okazuje komuś miłosierdzie. Nawet jeżeli ktoś nie może się zrewanżować, to widząc, jak on okazuje miłość innym, można mu też tą miłość okazać. A teraz pożegnajmy się, jak to na każdego hydraulika przystało, dobra? Jak opisać hydraulika? No, a teraz tak, żeby was całe zakościele słyszało. Jak opisać? Dobrze, to w takim razie ja zmykam. Trzymajcie się, pa!